Na początku roku szkolnego spotkania dotyczące segregacji śmieci, bo to również jest ważne i praktykowane w naszej szkole. Nasi uczniowie segregują śmieci, mamy na korytarzach odpowiednio oznakowane kolorowe pojemniki na śmieci, także nie tylko teoria, ale w praktyce również nasi uczniowie stosują zdobytą wiedzę. Poza tym spotkania dotyczące bioróżnorodności, na przykład ostatnio było z panami z Poleskiego Parku Narodowego, którzy właśnie o tym opowiadali. Potem w odniesieniu do tego spotkania odbył się konkurs na ten temat, bo właśnie konkursy ekologiczne to również jest coś, co często w naszej szkole spotykamy. Poza tym również przy praktyce będąc udział w różnych akcjach, sprzątanie świata, zarówno takich bardziej zorganizowanych, gdzie grupowo ze szkoły wychodziliśmy i sprzątaliśmy okolice naszej szkoły, jak i takie bardziej indywidualne, gdzie nasi uczniowie tam, gdzie mieszkają, szli gdzieś do lasu pobliskiego albo parku i tam właśnie zbierali śmieci.